Ojciec Szóstak został opluty. I co dalej? Zapraszam. Duszo Chrystusa, na skutek materiału ojca Szóstaka duchowieństwo należy zlikwidować. Jak się okazało, wydarzyło się wiele rzeczy. Najpierw sporo tradycyjnych kanałów nagrało swoje materiały. Między innymi i ja również nagrałem materiał na ten temat. Zanim zdążył się mój materiał ukazać publicznie, w międzyczasie ktoś, obejrzawszy jakiś inny materiał na ten temat, tak bardzo się o tym obruszył, że gdy spotkał ojca Szóstaka, to zgodnie z jego własnymi słowami, zawartymi w materiale, który oczywiście podlinkuję, podszedł do niego, zapytał: ojciec Szóstak? Gdy ojciec to potwierdził, ten na niego napluł. Myślę, że cała sprawa jest warta skomentowania. Powiedzmy, że w szerszym kontekście, w kontekście w ogóle krytyki i jej stosownych granic. A więc zacznijmy od tego, że oczywiście tego typu zachowanie jest grzeszne i do niczego dobrego nie prowadzi. Myślę, że to zasadniczo jest oczywiste, ale zachęcam wszystkich też prowadzących różnego rodzaju tradycyjne kanały, żeby o tym jak najczęściej swoim wiernym przypominali. Ojciec Szóstak oczywiście od razu wykorzystuje całą sytuację. Nie mówi, który to jest kanał, ale mówi, że no zobaczcie właśnie, jakie to są owoce tak moich adwersarzy, co jest dosyć manipulacyjne, no bo skoro nie mówi który, tylko no to tak jeszcze robi to, powiedzmy, sprawia wrażenie, że nie, ja tam w ogóle nie szukam jakiejś zemsty, ale zobaczcie, jakie to przynosi owoce. Czyli wszyscy adwersarze ojca Szóstaka, w domyśle, taka jest sugestia, która płynie z tego materiału, wszyscy adwersarze, no to właśnie produkują takich wariatów, którzy plują po ludziach na ulicy. Jest to dosyć manipulacyjne, bo zasadniczo każdy pogląd może sprowokować człowieka do różnego rodzaju aktów przemocy. Przypominam o, powiedzmy, walkach naukowców, o których już kiedyś wspominałem w dwudziestoleciu międzywojennym. Ponoć to się zdarzało dosyć często, że dochodziło do takich regularnych starć z użyciem butów i pięści pomiędzy naukowcami w trakcie debat naukowych. Jest to trochę inna sytuacja oczywiście, ale jednak chodzi po prostu o to, że tam, gdzie dyskusja dotyczy rzeczy najważniejszych, łatwo jest o to, że emocje gdzieś tam człowieka wyprowadzą z równowagi. Bynajmniej nie usprawiedliwiam tego, co tam zaszło, bo jak już powiedziałem, czyn ten jest karygodny, ale jednak warto na to zwrócić uwagę i ja osobiście też wielokrotnie już tego doświadczyłem. Doświadczyłem wielokrotnie naprawdę bardzo poważnej agresji słownej, szczególnie ze strony, na pierwszym miejscu są ateiści i zwolennicy księdza Natanka. Tam komentarze, jeśli chodzi o agresję słowną, były najbardziej wulgarne i agresywne. Na drugim miejscu byli zwolennicy pana Kapusty, którzy również potrafili naprawdę dosadnie i czasami chamsko i wulgarnie rzeczy napisać. Raz ze strony bliżej niesprecyzowanego osobnika, to znaczy o bliżej niesprecyzowanych poglądach, natomiast musiało to być coś w stylu, powiedzmy, takiego polskiego gimnazjalnego ateizmu. Doświadczyłem przemocy fizycznej, chociaż ostatecznie, powiedzmy, do kontaktu fizycznego nie doszło, natomiast należy tutaj już mówić o przemocy fizycznej, to znaczy ten człowiek podszedł na odległość kilku centymetrów i groził mi, a więc określam to już jako przemoc fizyczną. A więc, i to bez wątpienia nie był tradycyjny katolik, a więc proszę ojca Szóstaka, żeby pomimo całej przykrości tej sytuacji jednak nie wykorzystywał tego do tego, żeby powiedzieć, że o, to właśnie tradycjonaliści kształtują, formują takich wariatów. Tego typu ludzie mogą się zdarzyć wszędzie, gdzie dyskusja dotyczy jakichś ważnych spraw, gdzie łatwo mogą się obudzić emocje, co nie zmienia faktu, że rzuca to cień na całe środowisko i dlatego też i sam chciałem nagrać ten materiał, prosząc wszystkich, którzy mnie słuchają, żeby
uwzględnili to, co za kilka chwil powiem, i apelując również do innych twórców tradycyjnych, około tradycyjnych, żeby zwracali swoim widzom na to uwagę, jak należy ludziom zwracać uwagę. I tutaj apeluję naprawdę do wszystkich, również do zwolenników ojca Szostaka, o uważne wysłuchanie tej nauki, która jest naprawdę po prostu katolicką nauką, nie ma nic wspólnego z jakimiś, powiedzmy, dyskusjami tradycyjno-nowusowymi. Po prostu to jest katolicka teologia moralna. Otóż Pan nasz Jezus Chrystus jak najbardziej potrafi piętnować błąd i do tego też zachęca, w zasadzie to nakazuje swoim apostołom. Tak jak święty Paweł mówi, wykaż błąd. Tak? W razie potrzeby należy wykazać błąd, pisząc w swoim liście do Tymoteusza. Wykaż błąd, ale jednak z całą łagodnością. I jeśli ktoś chce przytoczyć cytat czy słowa Pana Jezusa, który potrafi przecież faryzeuszów zrugać, używając naprawdę mocnych słów. Wy szatana macie za ojca, mówi do faryzeuszów. To jednak warto pamiętać o dwóch rzeczach. Z jednej strony Pan nasz Jezus Chrystus jest Bogiem, czyli widzi duszę i wie, czego człowiek konkretny w danym momencie szczególnie potrzebuje, jakie słowa będą adekwatne. I z drugiej strony to są zawsze, gdy Pan Jezus faktycznie występuje z mocą i naprawdę mocno atakując, można powiedzieć, swojego rozmówcę, to są zawsze dyskusje. To jest zawsze taki moment, w którym uczeni w piśmie atakują Pana Jezusa, że sprzeciwiają się Bożej nauce. Czyli jest to moment bezpośredniego starcia w obliczu odrzucenia tej prawdy. Pan Jezus potrafi im powiedzieć wtedy faktycznie w twarz: wy diabła macie za ojca. Gdybyście Abrahama mieli za ojca, to byście mnie słuchali. Teraz jak mamy to odnieść do nas samych? A więc ze względu na to, że nie jesteśmy Panem Jezusem i nie widzimy dusz ludzkich, powinniśmy zachować daleko idącą powściągliwość, jeśli chodzi o ocenę moralną człowieka. Tutaj należy zawsze zachować ostrożność, natomiast powinniśmy zachować niezłomność w kontekście oceny poglądów, w kontekście oceny błędów potencjalnych. Jeśli widzimy, że ktoś mówi coś, co jest niezgodne z Ewangelią, to nie wolno tego przemilczać. Nie wolno stwierdzić: a dobra, co tam, to przecież wszystko jedno. Nie. Na takie rzeczy należy wskazać. Zgodnie z roztropnością i oczywiście, jeśli sam nie znam Ewangelii, przekazu Pana Jezusa zbyt dobrze, jeśli jestem 2 lata w tradycji i myślę, że zjadłem wszystkie rozumy, to nie jest dobry moment, żeby pouczać. Ale zasadniczo, jeśli widzimy błąd, to należy go wykazać. Roztropnie, zgodnie z moją wiedzą, zgodnie do, powiedzmy, stosownie do okoliczności, uwzględniając to, że celem jest, żeby dotrzeć do drugiego człowieka, żeby faktycznie to był uczynek miłości, żeby on miał szansę faktycznie z tego skorzystać. I oczywiście głupio rzucając jakieś tam teksty, to w ogóle nie ma szans, żeby to przyniosło jakieś dobre owoce. Ale zwrócę jeszcze, powiedzmy, krok wcześniej i zwrócę na to uwagę, szczególnie wobec różnego rodzaju naszych adwersarzy tradycyjnych, znaczy adwersarzy tradycyjnych katolików, bo to rozróżnienie moim zdaniem jest zupełnie nieznane wśród współczesnych katolików. Otóż jest czymś zupełnie innym powiedzenie, że ty jesteś w błędzie. To jest rzecz dobra i chwalebna. Apostołowie, na przykład apostoł Paweł, zmusza nas do tego, zobowiązuje, żebyśmy to robili. Tak powinniśmy postępować. Natomiast czymś zupełnie innym jest powiedzenie: ty jesteś grzesznikiem, ty jesteś głupi, ty jesteś jakiś tam. Pamiętajmy, co Pan nasz Jezus Chrystus mówi. Jeśli ktoś powie bliźniemu, swemu głupcze, tak, to wtedy będzie winien. Nie pamiętam teraz dokładnie, co przy którym się pojawia, przy którym słowie, natomiast tak, będzie winien Wysokiej Rady, Sądu i tak dalej. Jeśli ktoś oskarża swojego adwersarza, widzimy tutaj, że nie mamy takiego samego prawa jak Pan Jezus. Pan Jezus może powiedzieć do człowieka: plemię żmijowe, ty masz diabła za ojca, bo Pan Jezus to doskonale wie. My natomiast takich rzeczy nie wiemy, dlatego musimy zachować daleko idącą powściągliwość. A więc czymś zupełnie innym jest powiedzenie: ten i ten pogląd jest błędny.
To i to jest niezgodne z Ewangelią. To należy robić. Roztropnie, ale to należy robić. A czym zupełnie innym jest powiedzenie, że jesteś pyszny, jesteś głupi, jesteś grzesznikiem, również jesteś schizmatykiem. Uwaga, to są zupełnie inne rzeczy. Bo gdy komuś zarzucamy jakąś winę moralną, wtedy możemy dopuścić się obmowy. W teologii moralnej obmowa to jest niepotrzebne mówienie o cudzych grzechach. Albo co gorsze, oszczerstwa, czyli mówienie nieprawdziwych rzeczy. A więc jeśli ktoś rzuca tak po prostu oskarżenie, że ty jesteś schizmatykiem, to jest oskarżenie jednak o winę moralną. Nie mając wystarczających podstaw, żeby to mówić, może dopuścić się bardzo poważnego oszczerstwa. Pamiętajmy, że zarówno obmowa, jak i oszczerstwo mogą być nawet grzechem ciężkim, jeśli bez potrzeby rozpowiadamy cudze grzechy ciężkie, które są nieznane w przypadku obmowy, lub jeśli oczerniamy kogoś w sposób bardzo poważny, to znaczy oskarżamy kogoś właśnie o grzechy ciężkie, których nie popełnił. To są bardzo poważne sprawy. I to naprawdę te dwie rzeczy koniecznie należy rozróżniać. Stwierdzenie jesteś w błędzie, jest potrzebne, jest zbawienne, powinno się kierować roztropnością, miłością, tak żeby faktycznie pomóc temu człowiekowi, a nie tylko wyrzucić z siebie swoje frustracje. Tak, ale to jest potrzebne. Natomiast jeśli chodzi o oskarżanie kogoś, że jest grzesznikiem, tak, albo że jest głupi, to nie jest dosłownie oskarżenie o grzech, ale jednak oskarżenie o jakąś nieroztropność, więc może również zawierać elementy moralne. Oskarżenie kogoś, że jest schizmatykiem, również zawiera w sobie oskarżenie moralne. Na takie oskarżenia należy bardzo uważać i należy ich używać tylko w jakiejś absolutnej konieczności, ostatecznej konieczności. To znaczy, jeśli faktycznie mamy, teraz jesteśmy pewni, że faktycznie ktoś dopuścił się czegoś złego i muszę kogoś przed tym ostrzec, że faktycznie kontakt z tym człowiekiem jest w jakiś sposób dla niego niebezpieczny, to faktycznie może być potrzebne, żeby to zrobić. Ale uwaga, bo jakby stawka jest bardzo wysoka, bo jeśli ja to rzucę tak po prostu, z rękawa i rzucę to błędnie, poważne oskarżenie, to przecież dopuszczam się wtedy grzechu ciężkiego. Więc tutaj naprawdę trzeba te dwie rzeczy rozróżnić. Oskarżanie czy wskazywanie na cudze błędy i oskarżanie kogoś o grzechy. To są dwie zupełnie różne rzeczy. To są rzeczy, o których każdy powinien pamiętać. Jednocześnie pamiętajmy, że nawet tam, gdzie jesteśmy pewni, że na przykład ktoś się czegoś dopuści, uważamy, że musimy to opowiedzieć, właśnie na przykład ktoś jest święcie przekonany, że ojciec Szóstak jest zagrożeniem dla wiary, tak? I uważa, że trzeba wskazać, że uwaga, tutaj jest błąd. To trzeba to zrobić naprawdę z wysoką roztropnością, zachowując daleko posuniętą ostrożność, mówiąc właśnie o błędach. Tak? Nie należy oceniać moralności danego człowieka, bo naprawdę nie wiemy, jaka jest motywacja drugiego człowieka. Tutaj trzeba zachować daleko idącą ostrożność, wskazując po prostu na błędy. No i oczywiście znieważanie drugiego człowieka nigdy do niczego dobrego nie doprowadzi. A więc już w ogóle nie mówię o takim poziomie jak plucie na drugiego człowieka, bo oczywiście to jest po prostu wysoce gorszące i będzie służyło tylko i wyłącznie jako paliwo dla zwolenników ojca Szóstaka i samego ojca Szóstaka przeciwko tradycjonalistom. To jest dokładnie najgorsze z punktu widzenia takiego dotarcia do człowieka i dania jakiegoś świadectwa. To jest dokładnie najgorsze, co można zrobić. A więc ten człowiek pewnie gdzieś tam w duchu, no na pewno był przekonany, że robi coś dobrego, natomiast było to tak bardzo wypaczone i w jego głowie i w jego sumieniu, że aż przykro się, powiedzmy, o tym słucha. To powiedziawszy, pomimo tego, że to miał być bardzo krótki materiał, zwrócę jeszcze uwagę na materiał, w którym ojciec Szóstak o tym mówi. Opluli mnie za poglądy, czy jakoś tak się nazywa, oczywiście będzie ten materiał podlinkowany, bo on też wiele mówi o samym ojcu Szóstaku i naprawdę moje spojrzenie teraz też trochę się zmieniło już na ojca Szóstaka. W tym materiale, który trwa, nie pamiętam, jakoś 10 minut, może 12 minut, w tym materiale przez 70% ojciec Szóstak jadę teraz tutaj, pokazuje gdzie idzie, gdzie jedzie, co robi, mówi, że teraz idzie zjeść kanapkę z wołowiną, później pokazane jest, jakie kanapkę z wołowiną. Później mówi, a idę tam głosić te kolekcje i ci ludzie prosili od początku, żebym ich pokazał i w kościele odwraca kamerę i ci ludzie siedzą w kościele i krzyczą i machają rękami.
Później na koniec jest właśnie taka trzyminutowa mniej więcej mowa ojca Szustaka o tym właśnie, że został opluty, jak to tradycjonaliści są źli. Jest w tym coś bardzo ciekawego. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo ciekawa sprawa, patrzeć, oglądać coś takiego. Dlaczego? Z takiego punktu widzenia, powiedzmy, religioznawstwa. To znaczy, cały ten materiał, jakby w większości, w 70%, kręci się wokół, powiedzmy, takiej podróży, taki lifestyle to jest, takie podróże, kanapki, tutaj jestem, głoszę rekolekcje, wszyscy machamy rączkami. To się kręci wokół ojca Szustaka, wokół człowieka, wokół jego podróży. To jest taki vlog lifestyle'owy, taki opowiadający o życiu, o jakimś konkretnym człowieku. To zupełnie jakby nie sprawia wrażenia, jak się to ogląda, że tutaj będzie mowa o jakiejś teologii albo o pobożności. To naprawdę w 70% są takie podróże ojca Szustaka. Ojciec Szustak zwiedza świat. I na koniec mówi, jacy są źli jego adwersarze, którzy produkują tacych ludzi, którzy plują na innych na parkingu. Jak dla mnie, oglądając to, ja miałem wrażenie, że ja patrzę trochę na inną religię. To była jakby taka, powiedzmy, religia współczesnego człowieka. Takiego współczesnego człowieka, który tak sobie żyje, jeździ i tak opowiada o tym, jak to jest fajnie, a źli są właśnie ci, co obrażają i plują na innych, i to są oczywiście tradycjonaliści, a wy bądźcie, w sumie to, tam nie wiem, czy tam pada nawet, że bądźcie dobrzy. Tak, padają na końcu takie pouczenia moralne, żeby na nikogo nie patrzeć z pogardą. To jest słuszne, na nikogo nie należy patrzeć z pogardą, nawet jeśli ktoś dopuszcza się czegoś bardzo złego, to my powinniśmy patrzeć na niego z miłością, pragnąć jego nawrócenia. Nawet żołnierz, który snajper, który ma człowieka na celowniku i strzela do swojego wroga, jak najbardziej powinien go kochać. Powinien chcieć, żeby on poszedł do nieba. To jest oczywiste, tak? I jak najbardziej możliwe. I nie powinien patrzeć na niego z pogardą. Ani z pogardą, ani z nienawiścią. A więc nawet wobec adwersarza. Oczywiście, to jest słuszne. Ojciec Szustak nawet tam się przyznaje, że ja też tak czasami patrzę. I moim zdaniem w pewnym sensie dokładnie w tym materiale to robi. W tym materiale patrzy z pogardą na tradycjonalistów i w ogóle jesteśmy moim zdaniem przykładem. Wynika to po prostu z tych materiałów, tak? Gdzie ojciec Szustak prezentuje taką właśnie postawę, gdy mówi o tradycjonalistach, z nimi w ogóle się nie da rozmawiać. Przy czym nawet nie próbował. Rozmawiał z tym człowiekiem, który go opluł, tak? To znaczy próbował z nim porozmawiać i w pewnym sensie to doceniam, tak? Że jednak jakoś tam próbował kontakt nawiązać. Natomiast ja ojca Szostaka nigdy nie oplułem, ale gdy próbowałem w jakikolwiek sposób nawiązać z nim kontakt, on nawet mi osobiście nie odpowiedział. I później, po kilku takich próbach, gdzie pisałem maile, tutaj nagrałem materiał, może ojciec będzie chciał w jakiś sposób się odnieść. Nawet nie spodziewałbym się, że powiedzmy wymieniając mały wtedy jeszcze kanał Szkoły Akwinaty, bo pewnie nie chciałby go po prostu reklamować, ale jednak w jakiś sposób mógłby się odnieść. I po kilku takich mailach, gdy ojciec Szustak nagrywa film, w którym mówi, że z tradycjonalistami się nie da rozmawiać, to faktycznie jest to dziwne. Jest to bardzo dziwne, gdy odrzuca się propozycję jakiejś rozmowy, gdzie moim zdaniem no naprawdę nie jestem agresywny w moich materiałach wobec ojca Szustaka, ale na pewno wcześniej, to w ogóle nie byłem. Ten ostatni był trochę, powiedzmy, że żywszy, ale też nie był w żaden sposób agresywny. I ojciec później mówi, a oni są poza kościołem i w ogóle z nimi nie można rozmawiać. Moim zdaniem to jest właśnie przykład takiego patrzenia z góry, o którym ojciec mówi, że nie wolno tak robić i nie róbmy tak. Mówi i mi też się to czasem zdarza, mówi. I faktycznie to jest słuszne podejście, bo mi się też pewnie czasem zdarza, choć oczywiście staram się nie patrzeć na ludzi z pogardą, staram się patrzeć nawet na tych największych wrogów z miłością. Pewnie to się nie zawsze udaje i pewnie szczególnie w takich momentach wzburzenia wychodzi to słabo, ale jednak faktycznie starać się jak najbardziej należy. Przy czym, no właśnie, starajmy się też dawać przykład w naszych takich, również tak, w tych medialnych relacjach. Również tutaj, gdy jest jakaś dyskusja, to starajmy się dawać tego przykład właśnie nie patrzenia z góry na człowieka. A więc nawiązując do tego, ja jak najbardziej
Jestem gotów na jakąkolwiek wymianę zdań z ojcem Szustakiem. Myślę, że byłoby to jak w jakiś sposób jakieś świadectwo ze strony ojca Szustaka, który uważa właśnie, że na nikogo nie należy patrzeć z góry, że nikim nie należy pogardzać. Myślę, że byłoby to w jakiś sposób, byłby to dobry przykład dla obu środowisk, gdyby doszło do jakiejś rozmowy, chociażby takiej krótkiej online, możemy podyskutować o jakimś temacie, w zasadzie zupełnie dowolnym. Myślę, że właśnie przykład tego, że okej, nie dogadujemy się, czy mamy różnice zdań, potrafimy ze sobą kulturalnie dyskutować. Myślę, że to jest po prostu dobry przykład w ramach właśnie tego niepogardzania, niepatrzenia z góry, bo to dotyczy nie tylko tych złych tradycjonalistów, którzy ponoć plują po ludziach na ulicy. Tak jak powiedziałem, no to nie neguję tego, że to się zdarzyło, tylko uważam, że był taki zupełnie patologiczny przypadek, tak jak nie twierdzę, że wszyscy ateiści stosują przemoc wobec księży, pomimo tego, że doświadczyłem tego kiedyś w swoim życiu. Myślę, że byłby to dobry przykład po prostu kulturalnej dyskusji, prawdziwej miłości bliźniego, która nie pogardza właśnie drugim człowiekiem, która jest gotowa z nim rozmawiać, przedstawiać, jakie mam argumenty, które sprawiają, że uważam, że tak i tak jest dobrze, a tak i tak jest źle. Myślę, że to jest właśnie brak pogardy, że to jest właśnie prawdziwa chrześcijańska miłość bliźniego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dusza Chrystusa.